Moim gościem dzisiaj jest pani Olga Bończyk, aktorka, piosenkarka i również pani Olga spełnia się w wielu innych rolach, o których dzisiaj również porozmawiamy. Dzień dobry pani Olgo. Dobry, tu ogon kota, także jestem w towarzystwie Stefana i Tośka też tu gdzieś przemknęła, więc prawdopodobnie będziemy we trójeczkę. A miło nam poznać całą trójkę. Tak jest. Pani Olgo, ja naszą rozmowę chciałam zacząć od pytania, czym jest dla pani miłość? Miłość, bardzo trudne i rozległe pytanie. Zaskoczyło mnie, bo tak na początek od razu z grubej rury widzę, ale no cóż, myślę, że bez miłości chyba nie istnielibyśmy, nie mogłoby być nic mądrego, dobrego i twórczego. Nie stałoby się w naszym życiu. Ja przyznam się szczerze, że kiedy miałam 20 czy 15 lat, jakby w każdym etapie, w każdej dekadzie mojego życia ta miłość jakby rozbrzmiewała i jakby innymi emocjami. Dzisiaj jestem już 53-letnią panią i ta miłość z całą pewnością zupełnie jest przepełniona innymi emocjami, inną energią, inną barwą, innymi kolorami. Z całą pewnością ta paleta barw jest dużo większa. I nie jest taka jednowymiarowa, jak to często mają właśnie w zwyczaju sądzić bardzo młodzi ludzie, którzy dość właśnie jednowymiarowo ją postrzegają. Dzisiaj dla mnie miłość to jest, no cóż, może to zabrzmi nieskromnie, ale dzisiaj jak myślę miłość, to myślę o miłości do samej siebie. Bardzo długo się tego uczyłam, bo przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy zrozumiałam, że jeśli sama siebie nie pokocham, to nic mi się w życiu po prostu nie uda. Można kochać innych, można się oddawać innym, można przepełniać swoje życie wszelaką miłością do zwierząt, do natury, do przyjaciół, do muzyki, do sztuki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli nie kochamy siebie, to nigdy to nie będzie w pełni prawdziwe i nigdy nie będzie w pełni takie nasycone taką dobrą i prawdziwą energią. I myślę, że już dorosłam do tego, że poczułam, że w momencie, kiedy ja sama siebie akceptuję i siebie po prostu lubię i siebie kocham, za wszystko to, co w życiu osiągnęłam, za wszystko to, co mam i to, czego nie mam, bo po prostu nie muszę mieć wszystkiego, okazało się, że rozdzielanie tej miłości, dawanie tej miłości innym stało się paradoksalnie dużo łatwiejsze niż kiedyś. I coś, co różni mnie, Olgę, od tej kochającej Olgi 20-30 lat temu, to, że ja tej miłości w tym takim rozumieniu stereotypowym po prostu nie muszę mieć, bo mi wystarczy to, że mam to, co mam, że mam siebie, że mam swoje pomysły, sama jestem przepełniona zawsze bardzo dobrą energią, bardzo pozytywną energią do ludzi, do rzeczy, do świata, do nowych projektów, do wszystkiego, co mnie otacza. I okazuje się, że to wystarczy, żeby żyć, że nie musimy tak na dobrą sprawę być kogoś obok kogoś, trzymać go za krawat, domagać się tego, żeby mi mówił, że mnie kocha. I paradoksalnie to właśnie koty trochę pomogły mi w tym zrozumieniu tego świata, bo ich się nie da tak wziąć na kolana i się tak, a teraz to ja cię będę głaskał. Nie, one przyjdą wtedy, kiedy będą chciały. I trochę też tak jest z miłością, że ona przychodzi wtedy, kiedy chce i odchodzi, kiedy chce, jeśli musi odejść. Więc nauczyłam się, że miłość jest w nas i miłość jest nami, miłość jest mną. A to był taki, konkretny moment, że pani poczuła, że ja już siebie zaakceptowałam, ja już się jej pokochałam, tak jak pani powiedziała, że ta miłość to teraz jest głównie miłość samej do siebie. Coś takiego można poczuć, czy już wiemy, że to już teraz? To jest proces. To jest proces. To bez dwóch zdań. To nie jest coś takiego, że można przeczytać książkę, nie wiem, porozmawiać z jakimś mądrym człowiekiem i nagle człowiek wszystko wie. To nie tak jest. Najpierw jest tak, że wiemy, rozumiemy, przetwarzamy, musimy to przeżuć, musimy to parę razy spróbować na własnym organizmie,
że się nie udaje, że to nie jest takie proste, ale paradoksalnie myślę, że wiek w tym pomaga. Wiek, czyli to, że jestem już dojrzałą kobietą, że pewne rzeczy, że sporo się w moim życiu, również trudnego w życiu wydarzyło. Przeżyłam ileś takich wątków, również okraszonych miłością, czy też jej brakiem w swoim życiu, że zrozumiałam, że pomimo tych wielu barw i kolorów, które w życiu miałam i tej energii z tym związanej, jakby i tak na koniec zostaje sama ze sobą. Znaczy, to jest jakby siłą, że tak się mówi, człowiek żyje i tak umrze. Więc z tą miłością jest tak samo, że ona ma tak wiele kolorów, że trzeba w tych kolorach znaleźć ten jeden, który jest fundamentem. A fundamentem, każdy z nas ma, jest własnym fundamentem do tworzenia miłości. Więc jeżeli ja będę potrafiła stworzyć tę miłość w sobie, to będę się cieszyła z każdego drobiazgu, z każdego uśmiechu, z każdego dobra, które do mnie przychodzi i ze wszystkiego, co mnie otacza. I myślę, że paradoksalnie dzisiaj te rzeczy mnie bardziej cieszą niż to, czy jakiś facet powie, że mnie kocha. No ale oczywiście ja już jestem też w takim wieku, że ja już niczego nie oczekuję. Ale nie zamyka się pani, rozumiem, też na tę miłość, bo... Nie, broń Boże, nie, nawet nie. Ja też jestem takim, też zrozumiałam, że mówienie, że coś się już nigdy, że ja już nigdy, albo że ja nie chcę, że nie dopuszczę, to jest... Też się nauczyłam, że to też nie, się nie sprawdza, bo im bardziej mówimy nie, tym bardziej to przychodzi. Ja po prostu nie oczekuję, ale jestem gotowa przyjąć to, co do mnie przyjdzie. Jeśli przyjdzie, to spróbuję to jakoś ogarnąć. Mam nadzieję, będę umiała. Natomiast rzeczywiście od wielu, wielu lat jestem sama i bardzo dobrze jest tak, jak jest. Nie narzekam, mam bardzo wielu przyjaciół, mam czas dla siebie, mam czas dogadać się ze sobą, ustawić swoje priorytety życiowe. Nie jest źle, nie jest źle. Piękne słowa. Gdy zapominam cię, bo naszła lęki świat, to czuła przystań dnia, więc chcę już dziś go tobie dać. Tysiące nowych dni, tysiąc nocy, gdy znów powiem, pójdę z tobą budować ląd. Pani Olgo, ja nie bez kozery zapytałam panią o tę miłość, bo głównym tematem pani ostatniej płyty, która się ukazała, Ślady Miłości, no jest właśnie miłość. Pani napisała, tak, to jest właśnie ta płyta, Ślady Miłości, Olga Bończyk. Pani napisała słowa do większości z tych piosenek. Z tego, co ja otrzymałam informację, to ta płyta powstawała dosyć długo i na początku nawet nie z zamiarem gdzieś tam podania jej dalej. Więc jak tak to było z powstaniem tej płyty? Ja przyznaję się, że w momencie, kiedy dostałam propozycję nagrania pierwszej piosenki Więcej niż kochanek, pomyślałam sobie, że skoro tak ta praca trochę kulała, ale rzeczywiście udało nam się tę piosenkę nagrać, ona miała... Zresztą miała swoją też premierę na festiwalu w Opolu, więc dość miała dobre, fajne otwarcie, bardzo się spodobała, to wszystko jakoś tak ruszyło, to pomyślałam sobie, no skoro to tak się fajnie już zaczęło dziać, no to trzeba pomyśleć o płycie. I dopiero wtedy sobie zdałam sprawę z tego, że od mojej poprzedniej płyty minęło 7 lat. Mówię, matko, 7 lat naprawdę? I to te 7 lat minęło nie dlatego, że ja nie miałam pomysłu na płytę, albo że nie wiem, że brakowało mi determinacji. Nie, ja po prostu przez te 7 lat naprawdę bardzo ciężko pracowałam. Ja cały czas miałam tyle propozycji, tyle pracy, że ja nawet nie miałam czasu pomyśleć o tym, że mogłabym na przykład nagrać płytę. Ja nawet nie wiedziałam, że minęło te 7 lat. No ale skoro już powiedziało się A, powstała pierwsza piosenka i akurat przy okazji też druga, to pomyślałam sobie, no to skoro już się zaczęło, no to trzeba brać stery w swoje ręce i tę płytę nagrywać. I rzeczywiście
od tego momentu ta praca poszła rzeczywiście bardzo wartko. I pandemia paradoksalnie przyczyniła się do tego, że miałam czas na to, żeby się spokojnie osadzić w tym materiale, żeby dopracować teksty, żeby popracować nad tą muzyką. Wprawdzie nie ja ją pisałam, tylko moi znakomici koledzy, Aleksander Woźniak i Filip Siejka, fantastyczni muzycy, kompozytorzy, ale też próbowaliśmy docierać się, próbowaliśmy jakoś, no w każdym razie ta praca była rzeczywiście bardzo taka solidna, bo też nic innego w życiu w moim się nie działo, w związku z tym nie musiałam znajdować czas, nie wiem, dzień, dwa, trzy na to, żeby pochylić się nad tymi piosenkami, bo przecież muszę jechać w jakąś trasę. Tylko po prostu miałam na to czas, wstawałam rano, przesłuchiwałam tych piosenek, jeszcze sobie coś wymyślałam, jeszcze poprawiałam tekst i rzeczywiście jakby dokończenie tej płyty i dopieszczenie jej przyszło mi z ogromną przyjemnością, a też przyznaję, że praca nad tą płytą stała się takim bardzo silnym lekarstwem na pandemię i na pustkę, która tak naprawdę ogarnęła nie tylko mnie, wszystkich artystów. A dla tak zapracowanej osoby jak ja, pustka i pusty kalendarz to jest, no, powiem szczerze, taki strzał trochę między oczy. Ja bardzo długo się nie byłam. Panie, dużo różnych innych też zajęć, o których porozmawiamy też później. Tak. No właśnie, ja chciałam się skupić jeszcze na tej płycie, na piosenkach, które się na niej znajdują. Tam jest 12 utworów, jest to muzyka popowa, trochę jazzu, bossa nova, jest walc, bardzo... Wszystkiego po trochu. Tak, wszystkiego po trochu, aczkolwiek bardzo, bardzo fajna płyta. Co było inspiracją do jej powstania, do jej stworzenia? O czym jest ta płyta? Myślę, że punktem wyjścia stały się przede wszystkim teksty. Teksty, które część z nich miałam w szufladzie, te, które były tworzone później, jakoś ułożyły się w ten klimat miłosny. W związku z tym panowie, którzy pisali muzykę, mieli też z tyłu głowy, że taka będzie ta płyta, że będzie po prostu o miłości, więc trzeba się jakoś w tym wszystkim zmieścić. Może za wyjątkiem ostatniej piosenki, która jakby wskoczyła w ten zestaw, nie mówię, że przypadkowo, ale jest jakby takim pokazaniem tego, że dzisiaj mamy taki czas, że pandemia, akurat Hot 16 Challenge było taką odpowiedzią artystów na pomoc lekarzom, więc ona się w ogóle jakby wyróżnia z całości tej płyty. Natomiast z całą pewnością temat, czyli teksty, które były tym takim hakiem holowniczym, który miał pociągnąć całą płytę, a reszta już była tak naprawdę dziełem wrażliwości i gustu muzycznego zarówno Alka Woźniaka, jak i Filipa Siejki, którzy ze sobą równolegle współpracowali i tworzyli tę płytę. Dość powiedzieć, że ta współpraca też była tak cudna, że nadal, pomimo że płyta już została zamknięta, tworzymy kolejne piosenki, bo chcemy, żeby znowu nie minęło kolejnych 7 lat, bo mogę nie dożyć. Ale z miłością kolejnych piosenek i kolejnej płyty. Pani Olgo, słychać w słowach, w sposobie wykonania, że jest to bardzo osobista płyta. Zresztą sama Pani powiedziała, że dziś zamyka miniony rozdział z czułością i wdzięcznością za każdy dzień, za każdy uśmiech i za każdą wylaną łzę. Czy to jest jakieś rozliczenie z przeszłością? Ja to tak w ten sposób odbieram. To może tak brzmieć. I na swój sposób myślę, że po trosze takie jest. Ale ja się zaraz z tego wytłumaczę. Rozmawiałyśmy na początku o miłości, o tym, że miłość od pewnego momentu życia do pewnego momentu życia, ja tego po prostu w tej chwili doświadczyłam, przynosi bardzo wiele tych różnych kolorów i jest taki czas, w którym miłość się wiąże z budowaniem czegoś. Oczywiście mówię tutaj o rodzinie, o pewnej relacji, która ma trwać na wieki wieków, amen i daj Boże, żeby każdemu się to zdarzyło.
Ja nie ukrywam, że w moim życiu zdarzyło się tyle różnych rzeczy, również takich, które przygięły mój kark do ziemi. I na tyle było to dla mnie trudne, czy ważne, czy też taką lekcję z tego wyciągnęłam, czy przepracowałam, że dzisiaj wiem o tym, że tamten etap jest już poza mną. Ten etap budowania, że jeśli spotykam kogoś, to chciałabym coś z tym kimś zbudować. Teraz mam w głowie coś takiego, że od 4 lat buduję samą siebie, jakby od nowa. I to jest zupełnie inny czas. I nawet jeżeli się pojawi ktoś, może się pojawi, może się nie pojawi, zobaczymy, to ja wiem, że to już to będzie zupełnie coś innego. To będzie zupełnie inny etap w moim życiu. Nie oczekuję, że zbuduję stadło rodzinne, że zbuduję rodzinę, że będziemy mieli dzieci, że będziemy prowadzać ich do przedszkola, do szkoły, że będziemy je wychowywać, że będziemy coś budować, co będzie śladem mojego wspólnego życia z kimś. Ja w ogóle nie zakładam takiej, nie oczekuję takiej relacji. Relacja, której, jeżeli w ogóle miałaby się pojawić, to myślę, że relacja, która byłaby bardziej czymś partnerskim, czymś co, jeżeli w ogóle. Więc tak, zamknęłam pewien bardzo ważny dla mnie etap życia tą płytą również. I powiedziałam sobie, to co było, było. Próbowałam, bardzo chciałam, ale się nie udało. I dzisiaj pochylam i dziękuję tamtemu czasowi, tym ludziom, tym mężczyznom, życiu, chwilom, które się wydarzyły. Dziękuję im za to, że czegoś mnie nauczyły, ale jestem tu i teraz i jeśli się zacznie coś nowego, to na pewno jednej rzeczy w nowym mojej nowej odsłonie, czy w nowym moim życiu nie zgubię. Nie zgubię w tym siebie. I to jest chyba ta nowa odsłona. Tamto, co było, zamknęłam, postawiłam kropkę, zamykam drzwi, dziękuję za to, co dostałam, bo to tak czy tak było piękne i bardzo pouczające, natomiast idę dalej i cokolwiek się wydarzy, przyjmę to z ogromną wdzięcznością, natomiast nie oczekuję niczego, ale z całą pewnością będzie to zupełnie już coś nowego. Które tłumaczą zdradę i gniew, którym skrzywdziłeś mnie, zgubiliśmy cień, zgubiliśmy światło, wszystko co dobre i złe. Za ciche dni, spokojne sny, nadzieje, gdy mówiłeś mi, że tylko my, a po nas nic, bo chciałeś ze mną zawsze być, za wszystkie łzy, za trudne dni, za gorycz chwil, tych, w których my, za szczęście, co przyniosłeś mi, za miłość twą. Właśnie chciałam podkreślić, że ta płyta, absolutnie nie znajdziemy w niej żadnej pretensji w tych piosenkach, w tych słowach, żadnej goryczy, wręcz przeciwnie, dużo radości z tego, co było, nawet jeśli się skończyło, to jednak był to czas, no, czas dobry, czas przyjemny, czas radosny. Tak samo pani śpiewa o życiu, o tym, że niczego nie należy. Tak. Są dobre, złe momenty. No, ale wydaje mi się, że to też jest tak, że ja po prostu doszłam do takiego punktu w swoim życiu, w którym naprawdę nikogo nie obwiniam za to, co się w moim życiu zdarzyło. Nie obwiniam też siebie, nie obwiniam nikogo. Cieszę się nawet z tych najtrudniejszych chwil, które się w moim życiu, bo one naprawdę mi bardzo wiele nauczyły i bardzo mi dało dużo wiedzy o mnie samej. Więc ja tak naprawdę jestem wdzięczna tym ludziom, że pojawili się na mojej drodze i mogę im tylko dziękować, że właśnie ich spotkałam, bo w sumie zdecydowana większość tych ludzi, mam z nimi znakomity kontakt, przyjaźnię się z nimi, mam znakomite relacje, w związku z tym tak na dobrą sprawę, no cóż, no, nie idziemy razem przez życie ramię w ramię, ale
Został szacunek, przyjaźń, wdzięczność, miłe słowa, zdjęcia, wspomnienia. I myślę, że to jest taka wartość, którą powinno się pielęgnować i powinno się być za nią wdzięcznym. I ja po prostu dziękuję tym ludziom za to, że byli w moim życiu. I myślę, że to też jest ogromnym budulcem do tego, żeby moje kolejne lata, bez względu na to, ile ich jeszcze mam przed sobą, żeby one były wypełnione miłością do wszystkiego tego, co mi się zdarzy, bo wdzięczna jestem za to, co mi się wydarzyło. No i tak zwyczajnie mi się wydaje, że pewne rzeczy, nawet te złe, muszą się wydarzyć na tym życiu, w naszym życiu, żebyśmy dotarli do tego momentu, w którym właśnie jesteśmy. Nie byłoby nas. Nie znam takiej osoby, która by przeszła przez życie suchą stopą i żeby w jej życiu się wydarzały tylko same dobre chwile. Nie ma takiej osoby, więc musimy być gotowi na to, żeby przyjąć w życiu i te dobre chwile, i te złe, i porażki, i wzloty, i upadki, i poznajemy kogoś, zakochujemy się, ale wkrótce przychodzi rozstanie, pożegnanie, trudne, czasem śmierć, bo ja też tego doświadczyłam, więc to są wszystko emocje, które są tym fundamentem, to cały czas ten fundament nam się podsypuje, prawda, pod nas, żebyśmy mogli jeszcze bardziej się uczłowieczać, jeszcze bardziej być ludźmi świadomymi tego, dlaczego tu przyszliśmy na ten świat. I ja im jestem starsza, tym chcę wierzyć, uczę się na własnych doświadczeniach i umiem sobie jakby umiem dziękować, umiem wyznaczać kolejne cele i umiem korzystać z tego, co się w moim życiu wydarzyło po to, żeby oczywiście nie popełniać znowu tych samych błędów, każdy by tak chciał, nie zawsze się udaje, ale tak czy tak, myślę, że wdzięczność to jest coś, co towarzyszy mi już od bardzo długiego czasu. I myślę, że to jest ta siła i to są te skrzydła, które mnie niosą i dają mi takie poczucie, że naprawdę mam fajne życie. Po prostu. Kochać, okruchy szczęścia, złoty groch, rzucono na tym świecie. Nie wszystkim damy dobry zaraz z mostu, to twoje życie i twój los, więc kochaj je po prostu. Życie taka gra, raz odbierze, raz da, wszystko możesz mieć, wystarczy kochać i chcieć. Pani Olgo, miałyśmy też rozmawiać o piosenkach, które Pani lubi słuchać, innych wykonawców, które Panią inspirują. Jakby Pani mogła podać takiego wykonawcę tytuł, co by to było? O, ich jest tylu. Boże, rzeczywiście ich jest bardzo wielu, ale bo to w bardzo różnych etapach mojego życia zakochiwałam się i zakochuję się non-stop w bardzo wielu artystach. Ponieważ jestem z wykształcenia muzykiem klasycznym, grałam na fortepianie, skończyłam szkołę muzyczną, więc oczywiście począwszy od Mozarta, Chopina, Czajkowskiego, Rachmaninowa, po dzisiejszych wykonawców na przykład muzyki klasycznej, ale przez oczywiście muzykę rozrywkową, jak nie wiem, ostatnio miałam osobiście na przykład przyjemność poznać Matta Daska. Matt Dask, znakomity taki swingujący, fantastyczny artysta, czy Peter Sincotti, czy Sting, czy Pat Metheny, wspaniały gitarzysta, czy pamiętam kiedyś się totalnie prawie pół roku jeździłam z płytami Adiemusa na uszach.
taki utwór Time After Time, ale w zupełnie innym wykonaniu, w wykonaniu jazzowym, a to jest piosenka, którą myślę, że wszyscy znają, bo jest bardzo popularna. Tak, to śpiewała Cyndi Lauper i to też jest moja młodość i ja wtedy kochałam tę piosenkę i kochałam ją w tej cudownej, zawsze kolorowej sukieneczce z jakimś fryzurą z lat 80-tych, no fantastyczna osoba. A to nagranie, które wybrałam dla Państwa, to ta sama piosenka, ale w wykonaniu z kolei Paul Anka jest taki wspaniały artysta, którego przez wiele, wiele lat, kiedy on był młody i święcił triumfy absolutnie swojej wielkości i ogromnej popularności, kompletnie go nie doceniałam, ponieważ też śpiewał taką powiedzmy sobie bardzo leciutką muzykę, która mnie specjalnie nie wciągała, ale kiedy pan Paul Anka stał się już bardzo dojrzałym mężczyzną, nagle zachciało mu się pokazać, że on też potrafi naprawdę sięgnąć tej najwyższej półki wykonawczej. Okazało się, że absolutnie jest wybitnym wokalistą. Pomimo swojego wieku ma taki warsztat wokalny, że naprawdę mi, jak to mówi się kolokwialnie, spadły kapcie. Wydał płytę pod tytułem Rock Swings, dwie płyty zresztą, jedna po drugiej, chyba 10 lat temu. I na jednej z nich znalazła się właśnie ta piosenka Time After Time, która jest dla mnie totalnym mistrzostwem świata aranżacyjnym. A Paul Anka jest po prostu obłędny. Więc bardzo serdecznie polecam właśnie tę piosenkę. Posłuchamy tego utworu. Time after time. After my picture fades and darkness. Pani Olga, jeszcze chciałam wrócić do pani płyty, do pani piosenek. Chciałam wymienić kilka utworów, wszystkich nie będę wymieniać z tej płyty. Więcej niż kochanek, Czuła przystań, Życie taka gra, Za miłość twą, Dziękuję ci. No ja już mam swoją ulubioną piosenkę z tej płyty. Jest to Więcej niż kochanek, naprawdę tak wpada w ucho, jest przecudowna. Pani ma swoją ulubioną piosenkę z tych swoich, z ostatniej płyty? Mam ulubioną. Jedna z nich to jest ta, którą pani też wymieniła, czyli Za miłość twą dziękuję ci. To jest zresztą tekst, który powstał 20 lat temu. Przeleżał 20 lat w szufladzie i się kompletnie nie zestarzał. Ale też bardzo, może dlatego, że bardzo osobistym tekstem dla mnie jest piosenka pod tytułem Ślad miłości. To jest ostatni mój teledysk też, który powstał do tej płyty. I to jest rzeczywiście dla mnie niezwykle osobista i bardzo ważna piosenka. Podobnie zresztą jak Walc, choć Walc może się trochę wymykać tak tekstowo, ale on też jest dla mnie niezwykle osobisty i też bardzo, bardzo dla mnie ważny. Zresztą ja lubię wszystkie te piosenki i trochę tak trudno jest mi wskazywać tę piosenkę najbardziej ulubioną, ale ponieważ Kochanek powstał jako pierwszy, to ja już jestem z tą piosenką bardzo osłuchana, więc już tak mam takie poczucie, że to już było dawno, a ponieważ płyta wyszła dosłownie tam 2 miesiące temu, więc te piosenki, te świeższe są dla mnie bardziej wciąż takie niezgrane, nieograne, dlatego bliżej mi jest do nich. Jeśli
jest czas na ten kolejny utwór, który Panią inspiruje. Mnie bardzo zaciekawił jeden. Jest to japońska piosenka. Skąd właśnie zainteresowanie japońską muzyką? Ja już się wytłumaczę. Ja niestety, ponieważ nie byłam w stanie odnaleźć płyty, bo mam ich bardzo dużo, a ponieważ mam tę płytę wgraną w komputer, stąd też przekierowałam ten plik do Państwa. Oczywiście ta dziewczynka, bo to jest tam 17, może teraz ma już więcej lat, dziewczyna, która jest jakimś wielkim objawieniem w Japonii, nagrała całą płytę, nie pamiętam jej imienia i nazwiska, no bo jak zresztą nawet na pliku jest to napisane tymi chińskimi, tymi obrazkami, nie pamiętam, ale skąd to nagranie? Mam przyjaciół na Florydzie, zresztą w Chicago też, których serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie oglądają, ale akurat wtedy leciałam na Florydę, do Miami i w liniach lotniczych Lufthansa, tam oni mają bardzo bogatą bazę muzyki, filmów i tak dalej. Zawsze jak wsiadałam do samolotu, to zawsze odpalałam całą muzykę, którą oni mają tam, oglądam filmy muzyczne i ten, bo zawsze mają rzeczywiście bardzo dużo takiej muzyki, której ja nie znam. I szczerze mówiąc, zawsze w tym samolocie, w jedną i w drugą stronę, pozyskuję wiedzę na temat nowych artystów. I wpadłam właśnie na tę artystkę japońską. Zrobiłam sobie zdjęcie tejże płyty, bo to tam też było tymi robaczkami. I dopiero jak przyleciałam do Miami, odkryłam krok po kroku, co to jest za dziewczyna i tam sobie zamówiłam przez Amazona płytę i ona do mnie przyszła właśnie tam na Florydzie, ją kupiłam i przywiozłam ją do Polski i byłam oczarowana nią i bardzo dziwnie to brzmi, bo ona naprawdę śpiewa po japońsku, a wszystko brzmi bardzo tak amerykańsko, prawda? Aranż jest bardzo amerykański i taki bardzo swingujący i bardzo wpadający w ucho. Zresztą tę płytę również polecam. Pani Olgo, była pandemia, jest pandemia koronawirusa, ona cały czas trwa, gdzieś tam pewnych dziedzin artyści, tak jak pani, nie mogła pani śpiewać, nie można było się spełniać zawodowo, ale pani odnalazła sobie dziedziny, w których się pani spełnia. No tutaj mam na myśli chociażby swoją aktywność na TikToku i rolę Grażyny. Niech pani opowie, skąd pomysł na takie filmiki, na taką postać? Jeszcze zanim pojawiła się pandemia, moi koledzy w teatrze odkryli tego TikToka i się strasznie tam tym nakręcili. I bardzo często jak jeździliśmy w jakieś trasy ze spektaklami, no to oni się tam wygłupiali, nagrywaliśmy filmiki. I tak sobie myślę, matko, kto ma na to czas, żeby te filmiki nagrywać? To jest jakieś szaleństwo w ogóle. I nawet tak, bo wszyscy mówią, Olga, bo wiesz, bo ty masz takie poczucie humoru, byś coś zrobiła. Ja mówię, ale ja nie mam na to czasu, gdzie jeszcze jakieś filmiki nagrywać? No to w ogóle jest nie dla mnie. No ale przyszła pandemia i rzeczywiście początek tej pandemii był taki, mówię, o super, wyśpię się, a tu naprawię coś, bo tam mi odpada, a tutaj coś pomaluję, a tu coś. I tak jak już wszystko porobiłam, posprzątałam, minęły święta, nagle padłam totalną pustkę, no bo się zaczęliśmy rozumieć, że to tak krótko nie potrwa i zaczęłam mieć zwyczajnie taką pustkę połączoną z paniką, że co dalej. No to żeby jakoś zaradzić temu mojemu lękowi, który się coraz bardziej we mnie wkradał, pomyślałam sobie, TikTok, tak, to może być bardzo dobry pomysł na to, żeby zająć swój czas i głowę, bo to jest twórcze. Zaczęłam rozgryzać, jak to się robi, jak się nagrywa te filmiki i oczywiście pierwsze filmiki były strasznie ambitne,
aranżowałam wielogłosowo, jakieś ten, nagrywałam, to mi zajmowało 2 doby, żeby w ogóle to jakoś ten, jakoś, to rzeczywiście bardzo ładne, bardzo efektowne, no ale no, szaleństwo, to strasznie dużo czasu zajmowało. Aż kiedyś, jakoś tak miesiąc później, czy 1,5 miesiąca później, kiedy tak starałam się to jakoś w miarę regularnie podtrzymywać, zobaczyłam jakiś żarcik, taki rysunkowy gdzieś w internecie czy gdzieś i tak mnie olśniło, mówię, kurczę, taki żarcik, to może powiedzieć taka baba w wałkach z takim dystansem, z takim przekąsem. I natychmiast sobie zrobiłam te wałki, założyłam nomen omen te okulary właśnie, które normalnie są bardzo ładne, tylko jak jestem niepomalowana i mam wałki, to wyglądają koszmarnie. I nagrałam ten żarcik. I nagle się okazało, że to niesamowicie odpaliło, że nagle strasznie dużo polubień, że jakiś szał. I mówię, jest, kliknęło. Załapało, w prostocie siła. Tak, w prostocie siła. I okazało się, że te żarciki, które dzisiaj, moja praca na TikToku właściwie wygląda tak, że ja sobie zbieram te żarciki, różne, ktoś coś powie, jakiś żart, albo gdzieś przeczytam, ja przerabiam je oczywiście na Grażynę, na Stefana, męża mego, na tam sąsiadkę, na dzieci, ewentualnie syna, córkę. I raz jednego dnia siadam rano, bez makijażu, nakręcam, zakładam, siadam, włączam i nagrywam 30 różnych filmików, 30 tych żarcików i wrzucam sobie do poczekalni i potem codziennie wrzucam po jednym, żeby one po prostu na mnie pracowały. No i dzisiaj, daj Boże, mam ponad 200 tysięcy polubień, co no jest ogromnym osiągnięciem, a przy okazji Grażyna też odczarowała ten mój taki wizerunek damulki, damulki z wyższych sfer i pokazała, że rzeczywiście mam dystans do siebie, że potrafię z siebie żartować, że nie mam problemu z tym, żeby pokazać się w mniej czarownym makijażu, czy we fryzurze, czy w ubiorze. I bardzo się cieszę, bo rzeczywiście bawię się nią, a przy okazji bawią się też tą Grażyną inni, więc sprawia mi to dużo radości, naprawdę. A to Pani poczucie humoru to też i w kabarecie teraz się sprawdza, bo i w kabarecie Pani występuje. Proszę coś więcej powiedzieć na temat tej roli. Pandemon, tak? Chodzi o Pandemon. Pandemon. To jest na ten moment... Jeden raz, jednorazowe było nagranie tego Pandemonu. Nie wiem, czy ono ma sens istnienia w momencie, kiedy wszystko się otworzy. I być może, że tylko na tym poprzestanie. Krzysztof Jaroszyński, myślę, że trochę za długo czekał z wystartowaniem tego, bo być może, że gdyby to się wszystko wydarzyło wcześniej, to może mielibyśmy lepsze otwarcie i większą oglądalność. Ale tak czy tak, no, z Krzyśkiem Jarzyńskim do tej pory nigdy nie pracowałam, ale znaliśmy się wiele, wiele lat. On chyba też nie do końca, no właśnie zanim nie zobaczył Grażyny, chyba nie do końca wierzył w moje poczucie humoru, czy jakby w dystans, może nie poczucie humoru, bo je akurat znał, ale w ten dystans, który mam do siebie, jakoś chyba sobie nie wyobrażał, że mogłabym zagrać kogoś innego, niż tylko panią doktor, panią prawnik, panią jakąś z wyższych sfer. No ale obsadził mnie w roli prostytutki. I nie ukrywam, że to mi sprawiło bardzo dużo, dużo frajdy, jakby wcielenie się w kogoś takiego zupełnie nie mojego, ale rzeczywiście podejrzewam, że już więcej państwo tych odcinków nie zobaczą, bo pandemia się powoli kończy. A wiem, że publiczność jednak czeka na nas w teatrach, więc być może, że ten Pandemon się przeniesie w jakiejś formie do teatru. Natomiast myślę, że wszyscy są bardzo już zmęczeni oglądaniem internetu, bo pracują przy internecie, prawda, zdalnie, a jak jeszcze wieczorem mają usiąść do komputera, żeby zobaczyć rozrywkę, to już myślę, że wszyscy mają tego dość i naprawdę wolą wyjść, zapłacić za bilet, pójść do kina, do teatru i zobaczyć coś na żywo. Czego wszystkim nam artystom naprawdę życzę, bo ja też już chciałabym, żeby to nasze życie wróciło do normalności.
Jeśli chodzi o malarstwo, bo Pani również zaczęła malować obrazy, co Pani maluje i można gdzieś zobaczyć te Pani prace? Zobaczyć to chyba nie, bo ja zaczęłam malować prawie 20 lat temu i to też była taka potrzeba chwili. Miałam trochę czasu wolnego i tak sobie myślałam, a tak żeby tak nie zmarnować tego czasu, to co ja bym mogła robić? O, podoba mi się tak, a taki obraz mi się podoba, a to może bym sobie namalowała. I poszłam do sklepu, kupiłam tam sztalugi, kupiłam podobrazia, farby, no i zaczęłam malować. Ale to moje malowanie to tak, no ja nigdy nie malowałam, ja się nigdy tego nie uczyłam, w związku z tym to też jest tak, że ja się nie czuję malarką, nie znam warsztatu malarskiego i tak zawsze malowałam do momentu, aż mi się obraz będzie podobał. I paradoksalnie udało mi się 20 lat temu prawie namalować sporo obrazów. Część z nich jeszcze wisi na moich ścianach, gdzieś je mam, ale część z tych obrazów, a to poszła na jakieś aukcje charytatywne, a to poszła gdzieś w dobre ręce, a to ktoś przyszedł, ojej, jak mi się podoba, ja mówię, proszę bardzo, to sobie weź. I maluję. Oczywiście w pandemii też namalowałam kilka obrazów. Wiszą w salonie. Ta panią, to jest pani obraz? Nie, ten nie jest. Ten to jest właściwie powiedziałabym cenny obraz, ale zaraz pokażę, bo chyba nie widać, ale to muszę chyba zrobić tak. O, tak, widać, teraz widzę całość. To jestem ja, ale to jest obraz, który... poprosiłam znakomitego Stasia Młodożeńca, to jest wybitny malarz, żeby namalował moją podobiznę na moją pięćdziesiątkę, żeby mi, no, zrobiłam sobie prezent na pięćdziesiątkę i Stasiu namalował, no, wierzę w to, że ten obraz będzie nabierał wartości, tak jak zresztą większość wszystkie jego prace są naprawdę niezwykle cenne na świecie. Więc wierzę w to, że moi bratankowie kiedyś będą mieli dobry posag po mnie. Więc to wisi tutaj i jest takim moją zdobyczą. A inne obrazy, które na przykład tu mam taki obraz, to muszę zdjąć, że znikam Państwu na chwilę. A na przykład to jest jeden z pierwszych obrazów, który namalowałam, to jest Tamara Łępicka. To jest kopia obrazu Tamary Łępickiej. I Pani maluje kopię, czy Pani też coś własnego, coś... Właściwie do tej pory wyłącznie malowałam kopię, wyłącznie. I w pandemii namalowałam jeden obraz swoją podobiznę, bo się nie odważyłam malować czegokolwiek innego. Pomyślałam sobie, jak schrzanie, to przynajmniej siebie. Bardzo fajny obraz, bardzo ładnie namalowany. Tak. Człowiek, ja się nie znam jakoś strasznie na sztuce, ale wiem, co mi się podoba. Tu też jest taki obraz, który tu pokażę. Akurat dałam komuś w prezencie już, a tu jeszcze jest nieodebrany, taki duży, ale to też jest kopia. To też jest tak, że spodobał mi się ten obraz i go namalowałam, ale on idzie w prezencie dla Agaty Młynarskiej. W zeszłym roku go namalowałam w pandemii i jeszcze go nie odebrała. No mam część takich, mam tutaj taki obraz, nie wiem, czy mogę pokazać, bo to jest podobizna mojej przyjaciółki właśnie z Florydy. I jak już 3 razy przekładałam, to jest moja przyjaciółka. Też ona go dostanie w prezencie. Tak, ona go dostanie w prezencie. Więc jak Pani widzi, jak się Pani zapytała, czy można gdzieś moje obrazy zobaczyć, to raczej nie, ponieważ ja wszystko rozdaję. Ale u nas już teraz można będzie zobaczyć w programie. Tak. No w taki sposób tak, ale rzeczywiście w domu mam niewiele tych obrazów, bo często jest tak, że większość z tych obrazów gdzieś po prostu idzie w ludzi. Ja mam też taką naturę, że ja się nie przyzwyczajam do rzeczy. Mam takie poczucie, że no, jeśli komuś coś sprawi przyjemność, to nie mam problemu, nie mam problemu z tym, żeby się rozstawać z jakimiś rzeczami, które mam na przykład z obrazami, więc chociaż jest kilka, których nie oddam, to muszę się przyznać, że nie oddam. Na przykład właśnie tego obrazu Tamary Łępickiej nie oddam, bo mi się bardzo podoba. Poza tym też gdzieś on jest jednym z pierwszych obrazów i mam rodzaj takiej czułości, że to były takie pierwsze momenty, kiedy naprawdę się uczyłam dopiero tego malowania i tak z czułością na to patrzę, że to takie trochę moje dziecko.
A te późniejsze prace to oddaję i nie mam z tym problemu. Ktoś będzie miał wspaniały prezent. Pani Olgo, i tutaj w tym miejscu znowu miejsce na kolejny utwór, który Panią inspiruje. No, przedostatni walc Wojciecha Młynarskiego to zawsze będzie dla mnie mistrz i wielki, wielki artysta, którego twórczości brakuje, to znaczy jego nowej twórczości brakuje, bo przecież odszedł kilka lat temu. A przedostatni walc pewnie dlatego, że właśnie w tej chwili przygotowuję, uczę się tej piosenki, bo chciałabym włączyć tę piosenkę do swojego repertuaru. Więc jest mi bardzo bliska i no i tak mam ją w sobie, bo się po prostu zwyczajnie jej uczę. Tańczę, trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać, kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przedostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie. Pat Metheny, odkąd pamiętam, nie wiem, miałam 18 czy 17 lat, pamiętam, poznałam jego pierwsze utwory i praktycznie te jego płyty są ze mną cały czas. Jak mam, jadę samochodem, to sobie włączam Pata Metheny'ego. Jak jest mi dobrze, to włączam Metheny'ego. Jak mi jest źle, to też włączam Metheny'ego. Mam wiele jego płyt. Uwielbiam go słuchać. Ma absolutnie mistrzowski warsztat. I brzmienie jego gitary jest obłędne. No nic, nic dodać, nic ująć. Nie wiem, co tam jeszcze wysyłałam, ale Adiemus, no to jest z kolei też taki i Jenkins. Magari, Renato Zero na przykład. A, Renato Zero, no to jest włoska muzyka w ogóle, kto by pomyślał. A to jest jakieś koncertowa wersja piosenki pod tytułem Magari. Jest to tak piękna piosenka i zresztą słychać, jak publiczność, która słucha tej piosenki na tym koncercie, jak reaguje, jak śpiewają z nim, jaką on ma charyzmę. No to jest naprawdę, ja zawsze jak słucham tej piosenki, to mi stoją po prostu włosy na rękach. Naprawdę jest gęsia skórka na całym ciele i rzeczywiście otaczam się takimi piosenkami. Z polskich wykonawców uwielbiam Turnała, ale lubię też Kaję, lubię posłuchać Urszuli, lubię posłuchać Kozidrakowej, Brodki, no naprawdę właśnie przekrój wszystkich artystów. Doceniam naprawdę, nie wiem, Demono, Mieciu Szczęść. Naprawdę no, lista jest długa, Badach, Kuba, naprawdę długa lista tych artystów mogłabym wymieniać i wymieniać. W tej chwili jest cała plejada najmłodych artystów, którzy no, zmieniają całą tą naszą polską taką scenę muzyczną, przeobrażają ją i pewnie dobrze. A ja sobie będę śpiewała swoje piosenki i myślę, że już nie uda mi się tak szybko biec za tym, co się zmienia w tej chwili w Polsce muzycznie. Ale na szczęście jest tak dużo tej muzyki, że dla każdego jest miejsce. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza è un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io, sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, mi provi. Pani Olgo, wspomniała Pani o tym, że ma Pani taką łatkę przypiętą damulki. Rolę w filmach to też Pani dostaje takiej ostrej kobiety, czasami nawet złego charakteru. Tak. Skąd to się bierze i jaka jest prawdziwa Olga Bończyk?
Myślę, że prawdziwa Olga wcale taka nie jest. Tak przypuszczam, że pierwsza rola serialowa, którą zagrałam pani doktor Kuszyńskiej, Edyta Kuszyńska w Na dobre i na złe, to ona wytyczyła ten szlak tej damulki i to ona przypięła mi tę łatkę osoby bardzo zasadniczej, zaborczej, krwiożerczej wręcz, zasadniczej i takiej, która po trupach będzie próbowała osiągnąć swój cel. Tak była pisana Edyta, więc ja starałam się jak najwierniej, jak najlepiej zagrać ją warsztatowo, aktorsko, choć tak naprawdę niewiele jest we mnie z takich kobiet. Ja jestem oczywiście bardzo silną kobietą, to bez dwóch zdań, ale nigdy niczego nie osiągam po trupach, nigdy niczego nie, nikomu bym nie zabrała, nie weszłabym nikomu w paradę. Zawsze, gdy widzę, że komuś bardziej zależy, to się wycofuję, nie umiem się bić o swoje. Naprawdę mam mnóstwo cech, które kompletnie zaprzeczają postaciom, które gram na scenie czy w serialach. Natomiast w sumie fajnie jest tak wejść w cudze buty, w cudzą skórę i się tak trochę popanoszyć w życiu i podokazywać. Więc mam przynajmniej w serialu możliwość popróbowania, jak to jest być kimś takim bardzo zaborczym i bardzo zdecydowanym i takim bardzo krwiożerczym. A na życie, no myślę, że daleko. Na życie to ja z kotami na kolanach i bliżej mi do takiego życia w zaciszu domowym, oczywiście w domu tak, jakby z ochroną swojej prywatności, z ochroną siebie samej, nie walczenia, nie drapania się, wdrapywania się za wszelką cenę gdzieś na jakieś szczyty. Ale jak wychodzę na scenę, to tam rządzę. Tak, na scenie rządzę, przed kamerą rządzę. I rzeczywiście artystycznie, jak mam coś do powiedzenia, to jestem bardzo zdecydowana i tutaj rzeczywiście potrafię podejmować bardzo konkretne i bardzo takie realne decyzje, ale też nigdy za wszelką cenę. Natomiast w życiu osobistym nie za bardzo mi to wychodzi, więc tylko w rolach jestem taka zasadnicza i taka bardzo, bardzo no, zaborcza i krwiożercza. W życiu nie. Proszę jeszcze powiedzieć, jak to było, że zaczęła Pani śpiewać? No bo tutaj też nie miała Pani łatwego zadania. Pani rodzice, zdaje się, byli niesłyszący, a Pani tutaj wykazywała talent muzyczny. Jak to się stało, że tutaj z piosenkarką Pani została? W przedszkolu odkryto talent najpierw mojego brata, potem mój, no i to przedszkolanka doniosła mamie i tacie, że po jakichś tam testach w przedszkolu wszystko wskazuje na to, że jesteśmy utalentowani muzycznie. Mój brat poszedł 4 lata wcześniej do szkoły, był po prostu 4 lata ode mnie starszy, więc poszedł do szkoły muzycznej na skrzypce. Ja 4 lata później również zostałam zdiagnozowana jako przypadek utalentowany muzycznie. W związku z tym siłą rzeczy już mama mówi, no dobra, no już jak jedno poszło do tej szkoły muzycznej, to i drugie pójdzie. Chociaż oboje sobie zdawali sprawę z tego, że biorą na siebie ogromny krzyż, bo w domu, w którym panuje cisza, wychować dwoje muzyków jest naprawdę bardzo trudno i naprawdę do dzisiaj będę zawsze moim rodzicom dziękować za to, że ponieśli ten krzyż i ten trud wychowania dwojga dzieciaków w szkole muzycznej, bo przecież oni sami nie byli w stanie nam w niczym pomóc. No bo jak? Nie było na to żadnej siły ani możliwości. Więc myśmy skorzystali z tej szansy. Mój brat jest dzisiaj znakomitym skrzypkiem, gra w jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w tym kraju, gra w orkiestrze Amadeus Agnieszki Duczmar w Poznaniu od 35 lat ponad. No a ja robię to, co robię. I mam świadomość tego, że gdyby nie to, że rodzice się zdecydowali jednak nas wysłać i kształcić w szkole muzycznej, kto wie, co by się z nami dzisiaj działo, gdzie bylibyśmy, co byśmy w życiu robili i czy potrafilibyśmy spełniać swoje marzenia. Nie mam zielonego pojęcia, także naprawdę mam za co dziękować rodzicom. Oni już nie żyją,
Więc oczywiście za każdym razem, kiedy się kładę spać, to zawsze tam sobie wzdycham do mamy i taty i zawsze im dziękuję za to, że zrobili dla nas tak wiele, a przecież nie musieli, mogli spokojnie powiedzieć, nie damy rady, nie damy rady. A tego nie zrobili, naprawdę wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność i trud i to się udało i to jest chyba największym szczęściem moim i mojego brata, ale też wielką, wielką zasługą moich rodziców. Pani Olgo, i dziękujemy również za rozmowę, za to, że zechciała Pani się z nami podzielić swoimi emocjami, swoimi inspiracjami muzycznymi, no i swoją muzyką. Także dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pięknie.